opalanie odbywa się według planu. Tematem dzisiejszych zajęć jest opalenizna. Został jeszcze jeden test i będziemy wolni. Koniec nudnych zajęć. I lato! Oddajcie swoje prace. Świetnie. Dobrze. Dostajesz dwóje, Tomku. A Celinie współczuję. Spędzicie wakacje na letnich zajęciach. Powodzenia! A ja wybieram się na plażę. Plaża odwołana, pani Julio. Masz zostać i uczyć swoich studentów. Ha! Spędzi pani wakacje z nami. Pani Julia cieszy się wakacjami. Uwielbiam ocean. Szkoda, że jest tak daleko. A uczelnia jest zaraz pod nosem. To najgorsze lato w moim życiu. Zapiszcie to równanie. Podzielcie sinus przez kosinus i zróbcie pierwiastek kwadratowy z mojego życia. Nudy. Ale wiem, co zrobić. Celino, szykuj się na nura. Juhu! Idzie nieźle. Na wielką makrelę. Co to ma być? Pani Julio, to jest uczelniany park wodny. Mam dość. Koniec zjeżdżania ze zjeżdżalni wodnej. Musicie mieć bilety. Oto mój bilet, proszę pani. Chodźmy. O raju, ale tu jest wysoko i strasznie. Skacz, Celinko. Nie bój się. Hurra! To było super. Dobra robota, Celino. Rozwiązałaś równanie. Siadaj. Przejdźmy do kolejnego zadania. O, ale tu jest gorąco. Oj, mam pomysł. Jakie jest pytanie? Muszę tylko zlać się w jedno z tablicą. O, to jest takie chłodniutkie. Gdzie jest Tomek? Dziękuję pani. Jest pani bardzo miła. Grupo, dziś przeprowadzimy eksperyment chemiczny. Jesteście gotowi, leniuchy? Zaczynajmy! Krok pierwszy. Wymieszaj razem te dwa płyny. Krok drugi. Dodaj tajemniczy proszek. Wymieszaj dobrze. I nalej. Oj, tego nie było w scenariuszu. Wow! Zróbmy sobie pianową imprezę. Gdzie jest moja deska? Ratunku, to za dużo piany. Dawaj, Tomku. Jestem królem piany. Ten test jest wyjątkowo trudny. Tomku, znasz odpowiedzi? Nie. Rajku, niech mi ktoś pomoże. Co się stało? O, już widzę. Potrzebujesz ratunku. Nie znam odpowiedzi na te pytania. To jest łatwe. Powiem ci. Ojej. Dziękuję za ratunek. Kto przyjdzie do odpowiedzi? Gdzie poszli moi studenci? Otworzyliśmy klub plażowy na terenie uczelni. Witajcie na plażowych zajęciach. Tomku, chodź do tablicy, a ja zajmę twój leżak. Nauczyciele też muszą odpocząć. No, Tomku, skup się. Pora na końcowy egzamin. Jesteśmy gotowi. Zacznijmy letnią sesję. Serio? Dołączę do was.
Dobry pomysł, proszę pani. Dziś macie egzamin. Oto wasze zadanie. Kto nadmucha to szybciej? To dla ciebie, Celino. A ten jest dla Tomka. Do roboty! Możecie zaczynać. Już, już, już! Wygrałem! O, moja głowa! Ups. Oto pani kawa, pani Julio. Co to? Jest za gorąco na kawę. Zaczeka pani. Dodam trochę lodu. Spróbuję pani teraz. To nadal nie to. Ale dzięki za lód. To świetna letnia przekąska. I smakuje tak dobrze. To przyjdzie do odpowiedzi. Ja! Mnie weź! Mnie! Tomku? Proszę podejść do tablicy. Co mam napisać? Pomóż mi, Celino. Zaczekaj. To frisbee z odpowiedziami. Miałem farta. Co ty tu masz? Nic takiego. To frisbee. Daj mi to. Ale nie uprzejmę. Siadaj na miejsce. Jesteście gotowi na wasze oceny? Dostajesz 5 z plusem, Celino. Brawo, to twoje lody. A ty, Tomku, nie zdałeś. Trzymaj bardzo gorącą zupę. Parzy. Hej, Celino, zróbmy wodną bitwę. O raju, a masz frajerze. Haha, czekaj. To nasz cel. Celujmy w to. Co to za wodny atak? Zatrzymajcie wodę w tej chwili. Wygrała pani konkurs mokrego podkoszulka, pani Julio. Brawo. Dziękuję. Czy szafka jest wrzątkiem? Mam pewien pomysł. Podczas wakacyjnych zajęć trzymaj rzeczy w lodówce. Spójrzcie na tablicę. Oj, ale jest gorąca. Podejdź tutaj, Celino. Ja? Pewnie, proszę pani. Weź wskaźnik. Na co czekasz? Machaj wachlarzem szybciej, a ja wytłumaczę zagadnienie. Świetnie. Jest za gorąco. Nie dam rady. Dziś napiszecie test. Bierzcie się do pracy. O ile nie dobije was upał. To najcieplejszy test w naszych życiach. Oddajcie pracę. Co jest, Tomku? Wybaczę pani. Nawet mój test się spocił. Ble! Ale nuda. Ulubionym zajęciem pani Julii jest wędkarstwo. Chciałaby połowić tu i teraz. Czemu nie? Widzę przed sobą wielką rybę. Tak, test jest na haczyku. To niezła zdobycz.
Test jest taki świeży, że aż litery podskakują. Co jest z nim nie tak? Uważaj, Celino. Zajmę się tym. Nawet jeśli siedzisz na uczelni, podczas lata musisz pamiętać o kremie do opalania. Weź długopis i zapisz to, Celino. Pewnie, proszę pani. Oj, jest bardzo śliski. To przez mój krem do opalania. Nie śmiej się. Takie kremy są najgorsze. Pani Julia przegrzała się na zajęciach. Proszę pani. Co się stało? Wszystko w porządku? O, plaża! Wakacje! Pani Julio, woda ci pomoże! Ach, to były tylko omamy. Nie przychodź tak ubrana na uczelnię, Celino. Brawo! Mamy wyniki końcowych testów. I wszystkim poszło ekstra! Hurra! Jesteśmy wolni! Witaj, plażo! A wy dokąd? Jest październik. Pora na rozpoczęcie roku. Co? Nie udało nam się. Podobało ci się lato na uczelni? Napisz w komentarzu, co zamierzasz robić na wakacjach. I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowych przezabawnych filmików. Od trum trum.